końcu XX wieku prawie wszyscy żyjemy w stresie. Ta choroba cywilizacyjna związana jest z tempem życia. Żyjemy szybko, coraz szybciej. Szczególnie niebezpieczny jest stres związany z pracą. Jej brak lub nadmiar powoduje ogromne napięcie. Czym jest stres? Jest to stan spowodowany oceną, że wymagania wobec nas nie są zgodne z naszymi możliwościami poradzenia sobie z nimi. Zwykle te wymagania są za wysokie, choć nie zawsze. Czasem stresujące są zbyt małe wymagania. Niektóre zawody z samej swej natury są stresogenne. Na przykład kontroler ruchu lotniczego, który odpowiada za bezpieczeństwo wielu samolotów i ich pasażerów. Operator elektrowni jądrowej, chirurg ratujący ludzkie życie, elektromonter wykonujący naprawę linii energetycznej pod napięciem 220 lub 400 tysięcy volt. A poza tym pracujący pod ziemią górnik, policjant, dziennikarz, zwłaszcza podczas prowadzenia programu na żywo i wiele, wiele innych. Źródłem stresu są warunki panujące w miejscu pracy. Najtrudniejszy do zniesienia jest mały wpływ jednostki na to, co się dzieje obok nas. Powoduje to swego rodzaju bezradność. Im mniej mamy wpływu na sytuację i mniej informacji, tym bardziej narasta uczucie bezradności. Często mamy do wykonania zbyt dużo obowiązków w krótkim czasie. Jeszcze gorzej, kiedy istnieje sprzeczność wymagań ze strony przełożonych. Jeden mówi tak, drugi inaczej. Źródłem stresu jest również praca zmianowa, szczególnie praca nocna. Dopełnieniem stresu pracy mogą być napięcia i problemy dnia codziennego. Uciekł nam autobus, jedziemy w zatłoczonym tramwaju, stoimy w korku samochodowym, mieszkamy w obskurnym blokowisku, albo co gorsza, w ogóle nie mamy gdzie mieszkać. Stres może prowadzić do wypadków. Amerykanie szacują, że 60-80% wypadków to właśnie efekt stresu. Stres. Zjawisko, które dotyczy nas codziennie. Stres jest to reakcja organizmu na określony bodziec. Bodziec może być krótki, może być również przewlekły. Kiedy mamy do czynienia z określoną, trudną sytuacją, mówimy o stresie sytuacyjnym. Jednak stres może być również przewlekły. Dotyczy to tygodni, miesięcy, a nawet lat. Może być związany z trudnościami w rodzinie, w pracy, wszędzie. Pewien rodzaj stresu jest to stres związany z przetrwaniem. Przetrwanie to taka sytuacja, w której jest rzecz najważniejsza, możliwość przeżycia. Przeżycie w określonych trudnych warunkach jest domeną pola walki, ale nie tylko. Może dotyczyć również katastrof. Katastrof zarówno lotniczych, jak i morskich. Katastrofa statku stwarza skrajne zagrożenie dla życia. Nawet jeśli pomoc jest niedaleko. Zimno, strach, brak żywności, poczucie osamotnienia, często ból spowodowany obrażeniami. Rozbitkowie zanurzeni w lodowatej wodzie lub pływający na tratwach ratunkowych. Żołnierze na polu walki, gdy groźba utraty życia jest bardzo realna. Żeglarze w czasie regat na oceanie lub rejsów dookoła świata. Ofiary katastrof lotniczych. Himalaiści i polarnicy. Wszyscy oni znajdują się w sytuacji ekstremalnego stresu. Walczą o przetrwanie, walczą o życie. Czy mogą im pomóc badania naukowe? Jest to problem bardzo istotny. Badania w pierwszej kolejności prowadzimy na zwierzętach. Badamy nowe substancje, badamy zachowanie się tych zwierząt. Inteligentne zwierzęta reagują podobnie jak ludzie. Poddawane stresom mogą odczuwać lęk, depresję lub źle oceniać sytuację. Dla szczurów stresujące jest na przykład stąpanie po gorącym podłożu lub ból wywołany wstrzyknięciem substancji drażniącej. Już po chwili zwierzę liże sobie obolałe miejsce. Po pewnym czasie ból minie. Inną przyczyną dużego stresu jest pływanie. Wiadomo, że szczur pozostawiony w basenie po pewnym czasie zaczyna tonąć. Jeśli choć na moment damy mu szansę wyjścia z wody, podamy rodzaj tratwy ratunkowej, to ponownie wrzucony do wody będzie pływał ponad dobę. Nadzieja na nadejście ratunku zwiększy jego siły. Wiemy, że żywy organizm dysponuje ogromnymi rezerwami. W warunkach zagrożenia życia powinien je uruchomić. Dlatego trzeba mu pomóc.
Badania na zwierzętach miały na celu ocenę substancji o działaniu przeciwbólowym, przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym. Stosowane substancje używamy zarówno w mieszankach, jak i osobno i chcemy uzyskać maksymalny efekt przeciwbólowy przy jak najmniejszym działaniu niepożądanym tych substancji, a więc nie chcemy, aby źle wpływały na koordynację ruchową, aby nie nasilały poziomu lęku, aby nie zwiększały depresji. Substancje te były badane na zwierzętach w warunkach normalnych i w stresie. Kolejnym etapem stały się doświadczenia prowadzone na ludziach. Oto niezwykły eksperyment. Ochotnik zostaje wprowadzony do bunkra, który jest praktycznie odcięty od świata. Warunki podobne do tych, jakie mogą czekać rozbitka, żołnierza odciętego na tyłach wroga. Nie ma radia, telewizora, gazet, książek, czasopism. Tu pod kontrolą lekarzy samotny człowiek spędzi 5 ciężkich dni i nocy. Na początku porcja wyczerpujących ćwiczeń fizycznych. Jazda na rowerku treningowym, w masce przeciwgazowej i gazoszczelnym ubraniu, gdy w pomieszczeniu panuje temperatura 35 stopni Celsjusza, nie należy do przyjemności. Dlatego na wszelki wypadek po zakończeniu ćwiczeń lekarz zbada skutki takiego treningu. Potem odpoczynek i założenie dresu sportowego. Teraz trzeba tylko przetrzymać 5 dni i nocy. Nie jest to takie proste. W komorze o wymiarach 2x2 metry, gdzie poza stołkiem i rowerem treningowym nie ma nic. Ochotnikowi stale doskwiera głód. Po 3 dniach dostaje 20 landrynek dziennie i 1 litr wody. Odcięcie od świata powoduje lęk, depresję. Upływające godziny dłużą się w nieskończoność. Jedni spacerują, próbują śpiewać, recytować wiersze. Inni w pozornym otępieniu starają się tylko przetrzymać. Temperatura w komorze zmienia się od 35 stopni w dzień do 10 stopni w nocy. W górnym biegunie nerek znajduje się mały narząd, ale jakże ważny dla naszego życia, zwany nadnerczem. Rdzeń tego narządu wydziela hormony znane jako adrenalina i noradrenalina. Kora tego narządu wydziela kortyzol. Hormony te przygotowują nasz organizm do odpowiedzi na warunki stresowe. Odpowiedź ta ma charakter zabij lub uciekaj. Co to znaczy w przełożeniu na współczesne warunki? Wydzielają one się na przykład w pokłótni z szefem lub z żoną i nie spożytkowane we właściwy dla organizmów pierwotnych sposób powodują szereg ujemnych skutków w naszym organizmie. Podnosi się nam ciśnienie, hormony te źle wpływają na mięsień sercowy. To, co powiedziałem, jest prawdopodobnie powszechnie znane. To, co jest nowością na rynku naukowym, to hormon zwany trybuliną lub izatinem. Jest to endogenny, czyli występujący w ustroju inhibitor, substancja hamująca, enzym, który rozkłada wspomniane wcześniej noradrenalinę, adrenalinę. W związku z czym wzrost jego poziomu w warunkach stresowych wtórnie doprowadza do zwiększonego stężenia adrenaliny i skutków, o których wspomniałem. Kolejna noc. Mimo panującego zimna ochotnik próbuje spać. Zaledwie 10 stopni. Dla czuwającego lekarza ten dyżur też nie będzie łatwy. Ochotnik ma do dyspozycji jedynie metalowy niewygodny stołek lub zimną ceglaną podłogę. Stara się zatem znaleźć pozycję, w której jego ciało będzie traciło najmniej ciepła. Na zewnątrz jest godzina 4 rano. Pusty żołądek przypomina o głodzie. Pojawiają się marzenia o jedzeniu. Za chwilę nawet ten płytki sen zostanie przerwany. Pora na ćwiczenia i testy psychologiczne. Osoby badane, biorące udział w naszym doświadczeniu, zostały wybrane spośród studentów. Są to osoby, które przeszły testy wskazujące na to, że są to osoby bardzo odporne fizycznie i psychicznie. W ciągu 5 dni trwania eksperymentu zostały te osoby poddane ciężkiej próbie. Były wybudzane w nocy, niedożywione w dzień, poddawane dużym skokom temperatury od 10 do 35 stopni Celsjusza. Można zadać sobie pytanie, jakie znaczenie wnioski płynące z naszego doświadczenia mogą mieć dla osób spoza kamery doświadczalnej, spoza grona ludzi uczestniczących w tym eksperymencie. Wydaje mi się, że takim odniesieniem wprost do sytuacji ze świata zewnętrznego jest to, co przeżywa Marek Kamiński czy chyba himalaiści idący na wyprawy wysokogórskie. Są to ludzie, którzy dobrowolnie, tak jak i nasze osoby badane, stawiają się w sytuacji bardzo stresogennej, poddawani są też ciężkim próbom.
I pytanie, które można sobie zadać, to jest, dlaczego oni to robią, co nimi kieruje. I wydaje mi się, że odpowiedzią jest to, że są dobrze zmotywowani, żeby tej ciężkiej próbie sprostać. Motywacją dla naszych osób badanych jest zapłata za udział w doświadczeniu, którą dostają 5 dnia trwania doświadczenia, już po jego ukończeniu. Natomiast motywacja Kamińskiego, czy himalaistów, to jest chęć odniesienia sukcesu w dziedzinie, która dla nich jest najbardziej interesująca, czyli wspinaczka, zdobywanie biegunów. Osoby badane w ciągu 5 dni trwania doświadczenia pozbawione były wszelkiej stymulacji zewnętrznej, nie miały książek, czasopism, nie miały kontaktu z radiem czy telewizorem, w wyniku czego bardzo chętnie brały udział we wszystkich testach psychologicznych, więc byli tak zgłodniali intelektualnie, że rzucali się na wykonanie tych testów i wypadali w nich bardzo dobrze. To może tłumaczyć, dlaczego ich wyniki, mimo zmęczenia, były naprawdę doskonałe. Jaki jest refleks, umiejętność porównywania różnych kształtów, zdolność kojarzenia i wydolność fizyczna? Mała ilość snu, niedostatek jedzenia i wody, duże zmiany temperatury powodują, że rośnie poziom lęku i depresja, zwłaszcza w grupie, która nie otrzymywała leków. To wszystko z pewnością wpływa na wyniki testów. Mimo zmęczenia, ochotnicy starają się wypaść jak najlepiej. Niestety, badania dowodzą, że w takich warunkach pogarsza się pamięć, a organizm coraz gorzej znosi większy wysiłek. Uczestnicy eksperymentu są już bardzo zmęczeni. Coraz bardziej dokucza im brud. Nie można się kąpać i myć. Ten 5-dniowy cykl badawczy był wyczerpujący. Przede wszystkim dla samych ochotników, ale również dla osób opiekujących się nimi. Ochotnicy, opuszczając bunkier, byli bardzo zmęczeni. Głodni, niewyspani, brudni. Niektórzy stracili nawet 5 kg. Ale zarazem byli bardzo szczęśliwi, że udało im się dotrwać do końca badań, do dnia zapłaty. Każdy miał dokładnie zaplanowane pierwsze godziny, które spędzi poza bunkrem. Wiedzieli, co zjedzą, z kim się umówią, dokąd pójdą. Z kolei dla ekipy, która nadzorowała badania, bardzo korzystne było to, że wszyscy, którzy ukończyli badania, byli zdrowi, a poza tym, że dzięki zastosowaniu zestawu substancji ułatwiających przetrwanie w trudnych warunkach udało się zmniejszyć poziom lęku u osób badanych oraz zabezpieczyć przed spadkiem wydolności fizycznej. W laboratorium trwają badania moczu pobranego od pacjentów, ochotników przechodzących próbę przetrwania. Jak już wiemy, w sytuacjach stresowych dochodzi do zachwiania równowagi organizmu i utworzenia się reakcji obronnej. Wykładnikiem stresu jest podwyższanie się poziomu adrenaliny lub noradrenaliny lub też innej substancji, jaką jest na przykład izatin, w moczu ludzi pod wpływem czynników stresowych. Występowanie tych substancji w moczu jest zatem wskaźnikiem stresu. W badaniach eksperymentalnych u osób poddanych ogromnemu stresowi stwierdzono znacznie wyższy poziom hormonów produkowanych przez korę nadnercza. Te skomplikowane badania biochemiczne mają odpowiedzieć na pytanie, jak można za pomocą leków zmniejszyć stres. Jak ułatwić na przykład pilotom zestrzelonym za linią frontu przetrwanie aż do chwili przyjścia pomocy. Jak spowodować, by rozbitkowie nie tracili nadziei i w dobrej kondycji oczekiwali na pomoc? Stosowane przez nas substancje chemiczne, leki głównie, mają spełniać rolę hamującą tej reakcji stresowej, a jednocześnie powodującą, że człowiek jest w stanie przeżyć w trudnych, ekstremalnych warunkach. Te ekstremalne warunki dotyczą zarówno pola walki, jak również i sytuacji bardzo trudnych, na przykład jakichś katastrof, zagubienia gdzieś w terenie. Nasze badania prowadzone przez nasz zespół mają znaleźć takie substancje, które w konsekwencji ułatwią przetrwanie. Raz tym, którzy uczestniczą w tym zdarzeniu, jak również dać szansę tym, którzy są w stanie znaleźć na przykład tych rozbitków czy osoby, które zginęły w katastrofie. Na taki pakiet przetrwania, bo o nim jest mowa, składają się substancje wysokoenergetyczne, które zaspokajają potrzeby podstawowe organizmu pod względem kalorycznym, jak również i pewne leki. Leki, które zmniejszają lęk, stres, depresję. Bardzo istotnym w
tym pakiecie są również leki przeciwbólowe, bo bardzo często osoby te mogą doznawać różnych urazów. W konsekwencji badania te doprowadzają do stworzenia możliwości przeżycia. Przeżycia i przetrwania. Jest to bardzo ważny problem. W takich skrajnie trudnych sytuacjach stresowych znajduje się wielu ludzi. Walczący ze śniegiem, zimnem i głodem himalaiści, a także pozostałe przy życiu ofiary katastrof. Zmagający się z mrozem, wiatrem i własnym zmęczeniem sławny polski zdobywca dwóch biegunów Marek Kamiński. To między innymi dla takich ludzi prowadzone są bardzo trudne próby, tak zwane eksperymenty przetrwania.